skręciła. Porę, dawaj, blisko, 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 dawaj, 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 dawaj. Jak się wepnę, to proszę. Sześć kolejek do końca. Ta wiosna fajnie się układa w naszym wykonaniu i chyba nawet trochę szkoda, że tylko sześć meczów do zakończenia tego sezonu Lotto Ekstraklasy. No na pewno ta runda rewanżowa jest znacznie lepsza i też przyjemniejsza, myślę, dla widza i do oglądania. Czy źle, że się kończy? No, mam nadzieję, że wierzę w to, że się skończy pozytywnie, utrzymamy się i tak naprawdę zrobimy to, co do nas należy, czyli to utrzymanie. No, wiadomo, że po takim sezonie czeka się na następny. Najbliższy rywal, nasz Piast Gliwice, solidna defensywa, drużyna również walcząca o utrzymanie. Piast Gliwice jest dobrze grający zespół w defensywie. Nieraz brakuje może tych atutów w ofensywie, ale u siebie są mocni i myślę, że im tak samo jak nam są potrzebne te punkty do utrzymania. Jedziemy pokazać, zagrać dobry mecz, to na pewno, i wywieźć stamtąd punkty. Myślę, że to nie będzie łatwy mecz, ale tak jak i w poprzednich meczach i w ogóle w całej tej rundzie, pokażemy dobrą piłkę i to będzie najważniejsze. Nie ma co wybiegać w przód, ale jak się dobrze ułoży ten mecz w Gliwicach, to u siebie prawdopodobnie przy pełnych trybunach będziemy mogli to utrzymanie już przypieczętować. To chyba taki najbardziej optymistyczny plan. Naszym celem jest ogólnie w tej dolnej ósemce, wydaje mi się, że wygrać wszystkie mecze i nawet być w tej top w dolnej ósemce, więc czy to z Piastem, na początek wiadomo, że koncentrujemy się na tym meczu, ale też fajnie będzie przy własnych trybunach i przy tylu takiej ilości kibiców zagrać mecz. Yes, go.